What we do here is go back, 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 back. Zanim jednak ruszymy w drogę, miejmy za sobą formalności. Zobaczmy, jak wygląda ten samochód z tyłu, abyśmy potem nie musieli tracić czasu na pierdoły i zajmować się właśnie tym. Nie wiem, czy coś widać, no ale to wiadomo, jest to samochód malutki. On nie służy do zabierania 5 osób na trasę. Tył to raczej przedłużenie bagażnika, także formalności mamy chyba za sobą. Przejdźmy do tych rzeczy najważniejszych. No dobra, to jedziemy sobie Picanto w GT Line i pierwszą rzeczą, jaką musicie zrobić, żeby w ogóle dać sobie szansę na polubienie tego samochodu, to jak już zobaczycie, jak fajnie wygląda tutaj tył tego samochodu z dyfuzorem, z podwójną końcówką układu wydechowego, to jak zobaczycie felgi 16, zobaczycie sobie przód, te wszystkie wstawki i tak dalej, to musicie sobie uświadomić jedną rzecz, że na te podwójne końcówki układu wydechowego to na każdą z rur przypada Wam 33,5 konia mechanicznego. Czyli pierwsze co, wyrzućcie sobie z głowy te literki GT. Inaczej, jeśli będziecie mieli w głowie, że kupiłem sobie małego, no hot hatch to nie jest, małe, szybkie coś, no to będziecie po prostu rozczarowani, dlatego że oczywiście mam świadomość, że będziecie mieli w głowie, że GT Line to jest tak naprawdę pakiet wyposażeniowo-stylistyczny, tak to nazwijmy. Tak naprawdę dzięki temu, że kupujemy tą wersję, dostajemy ala sportowy wygląd, rzeczy typu właśnie wspomniany dyfuzor, podwójna końcówka układu wydechowego, felgi 16, czy na przykład automatyczna klimatyzacja, wstawki tutaj w środku różnego typu i tak dalej. Ale jest to pakiet stylistyczno-wyposażeniowy. To nie jest coś, dzięki czemu kupicie sobie małego ścigacza. No wystarczy, że wspomnę, że przyspieszenie tego samochodu do setki no szału nie robi. Gama silnikowa Kia Picanto to 3 jednostki. Pierwsza to silnik o pojemności 1 litra i mocy 67 koni, czyli dokładnie taki, na jaki w tym momencie patrzycie. Drugi silnik to jednostka o pojemności 1,2 litra i mocy 84 koni. Myślę, że to będzie najczęściej wybierany silnik do tego samochodu. I trzecia jednostka to silnik turbo o mocy 1 litra i mocy dokładnie 100 koni. W cenniku Kia na rok 2018 skrzynię automatyczną 4-stopniową możemy zamówić tylko z silnikiem 1.0 84 konie. I teraz tak, jeśli wyrzucicie sobie z głowy te literki GT. A mówię to dlatego, że sam wsiadając do tego samochodu wiedziałem przecież jaki to jest samochód, wiedziałem jaki on ma silnik, wiedziałem, że on nie ma prawa jeździć szybko, a jednak te GT coś tam robi, coś tam w głowie siedzi i myślimy, a może malutki, może ta moc nie duża, ale lekki i tak dalej. Nie, to jest samochód, który, znowu taki trochę paradoks, bo samochód naprawdę nie jest szybki. Ja no, chociażby przed chwilą wyprzedziłem na światłach, ruszając ze środkowego pasa, na prawym stał notabene Passat. Ja go wyprzedziłem, ruszając na zielonym. Nie do końca tłumaczy go to, że przegrał, że jak już pojechałem, chciałem sobie wręczać medal, to okazało się, że gość skręcił w prawo. Ale to moim zdaniem nie umniejsza mojego sukcesu i jak coś, jakieś autografy, to wyślę mailem, nie ma problemu. A zupełnie poważnie, samochód do miasta, to jest oczywiście bardzo subiektywne zawsze takie opinie, ale moim zdaniem do miasta jak najbardziej ok. W trasie może być lekki dramat, bo wyprzedzić coś samochodem będzie ciężko,
Przy czym ten paradoks, o którym mówię, samochód się naprawdę bardzo fajnie prowadzi. Słuchałem też kilka testów, kilka opinii, że samochód prowadzi się bardzo precyzyjnie, jest super zestrojony. Ja mam jedną uwagę, bo ja odczuwam w pewien sposób, co dziwne, bo to jest nieduży samochód, niski, dosyć duża opona. On mi się dosyć mocno przechyla na boki w szybszych zakrętach. Może to być wina foteli, bo nie jestem do końca pewny, czy to jest wina układu kierowniczego, czy wina foteli. Jest to dla mnie w pewien sposób wyczuwalne. Nie słyszałem, żeby inni testujący o tym mówili, ale mówię, bo to zauważyłem, więc po prostu daję znać. Ale wracając, samochodzik wygląda na szybki, prowadzi się jak szybki, no tyle, że nie jest szybki. To gdybym miał tak w krótkich słowach streścić układ jezdny tego auta. Ale co trzeba powiedzieć? To jest maluch klasy A, czyli najmniejsza klasa tak naprawdę samochodów, gdzie w większości oprócz tego miejsca tutaj to była goła blacha przeważnie i ogólnie jakiś dramat. To zobaczcie sobie, jak ten samochód fajnie wygląda tutaj, mimo że to jest wersja GT, ale nie mam na przykład nawigacji i chociaż ja w sumie to nawigację nie znalazłem nigdy fajnej nawigacji fabrycznej w jakiejkolwiek marce, którą chciałbym mieć i na zasadzie, żeby z niej tylko korzystać, bo uważam, że do dzisiaj jest tak, że dużo lepsze są nawigacje po prostu w telefonie. Google'owska mapa jest 3 razy lepsza. No ale szkoda, że na przykład nie ma przez to czy kamery cofania, czy systemu multimedialnego, więc no to jest jakiś tam minusik. Akurat tej wersji, którą jadę, bo oczywiście można to zamówić. Ale ogólnie zobaczcie, jak ten samochód fajnie wygląda. Miejcie cały czas świadomość, że mówimy o klasie A. Fajne boczki drzwi, nawet tutaj fajnie pokolorowane w wersji GT Line. Te wstawki, zobaczcie sobie. Automatyczna klimatyzacja. Fajna rzecz, którą dostajemy w GT, czyli podgrzewana kierownica. Podgrzewane fotele. Obszyte, co prawda, wyrobem skóropodobnym, ale jednak. I to, co też ja w Kijach już od jakiegoś czasu chwalę, czyli wygląd kierownicy, które wcześniej wyglądały jak, no nie chcę brzydko mówić, ale tutaj również nastąpił bardzo duży postęp, więc fajnie się tą kierownicę trzyma. To część osób może powiedzieć, że to jest pierdoła, ale ja akurat uważam, że odczucia, jakie daje samo trzymanie kierownicy, przekłada się na przyjemność z jazdy, na prowadzenie samochodu, na skręcanie itd. I tutaj kolejny plus dla Kii. Samochodzik ma na pewno też przez opony, jest dosyć twardy. Ja akurat to bardzo lubię, ale może być część osób, która od autka miejskiego może wymagać pewnego rodzaju jakiegoś tam ala komfortu. No tutaj sam rozstaw osi powoduje to, że no nie będzie to samochód mocno komfortowy, taki nie jest. Ale dla mnie zawieszenie naprawdę, naprawdę bardzo pozytywnie zaskakuje, albo może nawet nie zaskakuje, odbieram je bardzo pozytywnie. Co też się zdziwiłem, co rzadko robię, to pochwalę w tym samochodzie system audio. Jest to fabryczny system, a nie wiem, spróbujmy, pewnie nie będzie nic słychać, bo to ciężko. No i tak nic nie usłyszycie, ale naprawdę kilka razy słuchając sobie tego systemu byłem pozytywnie zaskoczony. Może to też wynika z tego, że się nastawiłem, że to będzie takie radyjko a la budzik na szafce za 29 zł. A wcale nie. Całkiem sympatycznie to audio gra. Ja raczej jestem z tych osób, która do tej pory potrafiła bardziej skrytykować jakiś system, ale to pewnie też dlatego, że na przykład wiedząc, że mam system JBL-a czy jakiś jeszcze lepszy, drogi, wymagałem więcej od tego systemu. Tutaj nie wymagałem i okazuje się, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. Może kilka słów odnośnie skrzyni. Można zamówić automat, ale większość silników sprzęgnięta jest z tym manualem, z którym jadę. Dosyć długi skok lewarka, co teoretycznie powinno być przekładać się na jakąś tam wadę, a całkiem sympatycznie zmienia się biegi w tym samochodzie. Ja nie zauważyłem żadnych zgrzytów, skrzypnięć i tak dalej, jakiegoś tam zacięcia. Nie zdarzyło mi się, żebym nie trafił w bieg.
jest ok. A jeżdżę tak naprawdę cały czas automatami, co pewnie też widzicie na kanale, bo tak jak kiedyś tych automatów było jak na lekarstwo, to dzisiaj ciężko dostać jakiś samochód do testów, który jest z manualną skrzynią. No to jest klasa A, no to już jak nie tu, to gdzie. No i mam manual, dawno nie jeździłem, a całkiem sympatycznie. W bagażniku zmieszczą się pewnie dwie jakieś małe walizeczki, to wiadomo, jest to klasa A, tu się nie ma co rozwodzić. Bagażnik jest malutki, ale to tak jak w każdym aucie tego segmentu, nie ma co wnikać. No tyłu, tak jak mówiłem, duży plus dla Kii za to, że auto jest pięciodrzwiowe. W ogóle trzydrzwiowej wersji nie ma, ale ta druga para drzwi jest bardzo przydatna na co dzień. I to też dzięki temu mamy taką, unikniemy takiej sytuacji, gdzie potrzebowalibyśmy, żeby wsiąść do tyłu, być wygimnastykowani jak aktorki pewnej kategorii filmów. Bo nie, to się wytnie. Gdzie potrzebowalibyśmy być wygimnastykowani jak gimnastycy na Igrzyskach Olimpijskich. Więc tutaj znowu plus. Ale miejsca no naprawdę dużo nie ma. Tak jak malutki bagażnik, to tak malutki tył. To nie jest auto na trasę. No ja siedząc mam kolana prawie w zębach, więc no, traktujemy tył jako, tak jak mówiłem, przedłużenie bagażnika. Samochód kosztuje od 39 900, z silnikiem 1.0, 67 koni. Cennik taki bez wyposażenia dodatkowego zamyka się na 62. Ta wersja, którą jadę, czyli 1.0 GT Line, to koszt około 55 000. Coś tam pewnie utargujecie, coś dorzucicie, więc mniej więcej w tych rejonach się zakręcicie. No i teraz trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, dużo, mało, co można za to mieć. Samochodzik jest malutki, więc trzeba mieć na względzie to, że no, nie kupujecie za te pieniądze dużego samochodu, kupicie w tych pieniądzach jakiś tam podstawowy kompakt. Tyle, że tutaj macie naprawdę fajnie wyposażone autko. Ja nie będę tutaj doradzał, odradzał, bo to wiadomo, że sami wiecie, czego potrzebujecie. Myślę, że cena jest całkiem rozsądna. A co najważniejsze, to rzuca mi się w oczy podczas kolejnego testu samochodów Kii. Tymi samochodami dziś się bardzo przyjemnie jeździ. Mimo, że jestem Wam w stanie, tak jak mówię, wymienić pewne wady tego samochodu, to zastanawiałem się nad tym, czy to jest kwestia tego, że właśnie jest dużo fajnych gadżetów, że jest dobrze wyposażony. Czy to, że fajnie wygląda i nawet siedząc w środku mamy taką świadomość, że te auta naprawdę fajnie wyglądają. Ja też wielokrotnie podkreślałem, naprawdę nie byłem nigdy fanem Kii, delikatnie mówiąc, no bo było wręcz odwrotnie. A dzisiaj nawet autkiem tak małym, takim no już kompletnie nie dla mnie, jeśli miałbym kupować sobie samochód, pod żadnym względem, bardzo fajnie mi się tym samochodem jeździ i wcale to nie jest tak, że jadę, o już chciałbym skończyć ten test, wsiąść coś kolejnego. Nie. Naprawdę sympatyczny samochód. Nie powiedziałem jeszcze o spalaniu. No sytuacja, jak odbierałem ten samochód silnikiem 1.0 przez pierwsze kilometry, zaczynałem zjeżdżać z 17 litrów. No ale już pod domem miałem chyba 6,5. Teraz jeżdżąc wcale nie tak wolno, bo pojeździłem sobie troszkę szybciej, żeby zobaczyć, co to autko tak naprawdę umie. No wiadomo, że no dużo to nie umie, ale musiałem to sprawdzić. Mam 6,9. Spalanie wygląda mniej więcej tak, że w mieście liczy to 7 litrów. W trasie pewnie koło 5, średnio 6. Ja bym tak określił. Takie spalanie, które ja osiągam. Jeszcze też jedną wadą dla mnie przynajmniej jest dźwięk silnika, bo zimny silnik w tym samochodzie brzmi jak kosiarka, a ciepły silnik brzmi jak kosiarka. Także ja w pierwszej chwili to w ogóle musiałem sobie przypomnieć, czy to na pewno nie jest trzycylindrowy silniczek. Nie jest, ale brzmi to, też to takie charakterystyczne cykanie na zewnątrz. Widać, że widać, słychać i czuć, że to jest mały silniczek, ale on taki ma być. On nie udaje 2,5 litra pojemności turbo. To jest po prostu mały silniczek w małym samochodzie do dużego miasta.
Podsumowując, jeśli potrzebujecie małego, typowo miejskiego autka, które będzie bardzo fajnie wyglądało, które nie zrujnuje waszego portfela, a nie wymagacie od niego osiągów Golfa GTI czy tego typu samochodów, to uważam, że powinniście bardzo rozważyć zakup tej właśnie Kia. Myślę, że pakiet GT Line tworzy z niej naprawdę całkiem sympatycznego zawodnika w tej kategorii samochodów. Mnie się to auto, mimo że nie jest to samochód zupełnie dla mnie, którym ja bym się interesował, gdybym miał kupować auto dla siebie, ale szukając autka w tej klasie, nie zapomnijcie przejść się do salonu Kia i przynajmniej spróbować, bo myślę, że możecie być bardzo pozytywnie zaskoczeni. Ja zapraszam na kolejne filmy, które już niedługo na kanale. Teraz oddaję ten samochód i wsiadam w następny. Także nie przegapcie. Trzymajcie się, cześć.